Marko ludzie z tej strony Tagard. Znajomość mapy w Escape from Tarkov to kolejna umiejętność, która sprawi, że Wasz gameplay wejdzie na wyższy poziom. Bardziej doświadczeni gracze właśnie to radzą. Jeśli chcesz stać się lepszym, musisz poznać mapy. I właśnie o tym będzie ten materiał. Pomogę Wam nauczyć się każdej mapy dużo szybciej. Jednak musicie pamiętać, że znajomość mapy to tylko jedna część, jeden element całej układanki, jaką jest Escape from Tarkov. I właśnie po to jest ta seria poradników, żeby przybliżyć Wam pokrótce każdy aspekt gry, abyście mogli stawać się lepszym graczem. W moim ostatnim materiale mówiłem jak bardzo ważna jest walka i Pewność siebie podczas starcia. Dlatego, jeśli jeszcze go nie oglądałeś, to link będzie w opisie albo na końcu tego wideo. No i oczywiście, jeśli podoba Ci się to, co robię tutaj, lajk, like, subskrybuj No i wpadaj na prawie codzienne streamy na Twitch TV. Jak zatem poznać i zaznajomić się z każdą mapą w Escape From Tarkov? Zazwyczaj usłyszycie rady typu włącz sobie mapę na drugim monitorze albo telefonie, albo zwyczajnie wczytaj się do rajdu offline, trybu practice i bez żadnych konsekwencji eksploruj i poznawaj mapę. Jasne, to wszystko dobre rady, jednak większość osób nie ma czasu, aby studiować mapy offline. Większość chce po prostu wczytać się do normalnej gry i pójść na raid, odczuwając te wszystkie emocje związane właśnie z tą przygodą w Weskiej Tarkov. Często odczuwają jedynie frustrację wynikającą z ciągłego umierania. Jednak grając jedynie w trybie Practice, nawet jeśli włączysz sztuczną inteligencję, omijacie wiele aspektów normalnej rozgrywki. Przede wszystkim nie zdobędziesz wiedzy związanej z PvP. Czyli walką z normalnymi graczami. Jak już mówiłem wcześniej, w Tarkowie życie jest bardzo tanie, dlatego jeśli chcecie stawać się lepszymi, bardziej doświadczonymi graczami, musicie zaakceptować, że będziecie ginąć i będziecie ginąć często. To normalny proces uczenia się w Escape from Tarko. Nadal uważam, że granie offline to świetny sposób na zaznajomienie się z mapą, ale tylko i wyłącznie z wyjściami z tej mapy. Kiedyś właśnie tak robiłem. Wczytywałem się do meczu offline, bez żadnych skawów i jak najszybciej próbowałem zlokalizować wyjścia, ekstrakcje z mapy, które pojawiają się na waszym ekranie po wciśnięciu klawisza O. Jak już wspomniałem wcześniej, to świetny sposób, aby zlokalizować te wyjścia, ale nic poza tym, ponieważ omija nas cały wachlarz i cały repertuar związany z rozgrywką w normalnym meczu online. Lokalizacja graczy na mapie i gdzie mogą pójść, dźwięki wystrzałów świadczące o bitce, czy chce tam iść, a może kompletnie unikać tej sytuacji. Wszystko to składa się na twoje podejmowane decyzje. Jeśli szukasz PvP, ruszysz w kierunku wystrzałów. Jednak jeśli musisz przetrwać i wyjść z mapy, ponieważ niesiesz przedmiot potrzebny do wykonania quest'a, prawdopodobnie będziesz unikać starcia. A tego musisz się nauczyć w prawdziwym scenariuszu, w prawdziwej rozgrywce, online. Dlatego najlepszym sposobem na poznawanie mapy to jest gra online i zastosowanie tych zasad, które właśnie pokażę wam w tym wideo. Będziecie uczyć się znacznie szybciej wszystkich lokacji, zwłaszcza jeśli oglądaliście mój ostatni materiał dotyczący walki Ostatnio nowa mapa Lighthouse przypomniała mi, w jaki sposób ja podchodziłem do nauki i poznawałem nieznane tereny. Kiedy wczytałem się do meczu, w losowej lokacji spędzam większość czasu na poznawaniu właśnie tego małego urywka mapy. Zwracam uwagę na otoczenie, staram się lutować wszystko i oczywiście wypatruję najbardziej charakterystycznych elementów otoczenia: najwyższe budowle, ogromne skały, drogi, bramy, przejścia, charakterystyczne budynki itd. Oczywiście cały czas czujnie wypatrując zagrożenia ze strony czy to gracza, czy skawa. Zaczynam błądzić przez jednolity teren, jak na przykład gęsty las, po czym pojawia się na moich oczach nowa lokacja, domki wypoczynkowe. Wiem, że dotarłem do odrębnej części mapy. Wystartowałem w wiosce, która wyglądała na opuszczoną, i trafiłem do lokacji, której jeszcze nie widziałem. Odwracam się i widzę teren, który przemierzałem niedawno, a nową lokację traktuję w taki sam sposób. Najpierw szukam punktów orientacyjnych, najczęściej takich, które powiązane są z częścią mapy, którą właśnie przemierzyłem, i ruszam dalej. Kiedy zastosujecie właśnie takie podejście, na przestrzeni kilku rajdów zaczniecie rozpoznawać poszczególne, charakterystyczne części danej mapy. Pojawicie się na początku rajdów całkowicie nowej lokacji, jednak dostrzeżecie tę charakterystyczną wieżę, czy jakikolwiek inny znajomy skrawek terenów oddali, gdzie byliście już wcześniej. Wszystko to sprawi, że powoli zaczniecie łączyć jak puzle, te mniejsze tereny, które już poznaliście w większą całość. Nauczycie się jak między nimi się przemieszczać, gdzie można spodziewać się zagrożenia ze strony skawów, które zazwyczaj pojawiają się w tych samych miejscach. I osłuchacie się z audio. Strzały gdzieś po waszej prawej. Jesteście na customs przy autobusach otoczonych Zielonym Murem. Walczą w dormach. Kiedy jesteś w słynnych dormach i słyszysz, że dzieje się akcja w oddali, jednak całkiem blisko możesz spodziewać się, że ktoś walczy z posem na nowej stacji benzynowej. Oczywiście musisz najpierw odwiedzić te lokacje, aby szybciej zaznajomić się z topografią. Wiem, że się powtarzam, jednak wszystko, sprowadza się do doświadczenia i kiedy systematycznie poznacie fragmenty mapy i świadomie będziecie wypatrywać tych charakterystycznych punktów, dużo szybciej połączą się one w jedną całość, w waszej głowie i świadomości. Mało tego, zaczniecie rozpoznawać miejsca, które są bardziej niebezpieczne, tak zwane hotspoty, do których zawsze ciągnie graczy szukających bitki, poznacie lokacje, gdzie znaleźć można lepszy lód. albo zwyczajnie zapamiętacie, gdzie znajdują się przedmioty leczące, bronie i jedzenie, bardzo przydatna Wiedza, zwłaszcza kiedy zabraknie ci bandaża, albo twoja energia spadnie prawie do zera. Kiedy uczę się nowej mapy właśnie w ten sposób poznaję teren i ciągle nieustannie pakuje się w tarapaty. Powtarzają się sytuacje, gdzie zaskoczy mnie jakiś PMC i po prostu zginę. Często wiem, że dana lokacja jest raczej spokojna i nagle zostaje kompletnie zaskoczony przez headshot. Jednak wszystkie te sytuacje sprawiają, że uczysz się z wroga i jego zachowań, najczęściej wybieranych ścieżek, a także tych nietypowych, co sprawi, że w przyszłości lepiej zareagujesz, nawet jeśli do końca nie byłeś przygotowany na walkę. Również timing ma znaczenie. Co mam na myśli? Każda mapa posiada swoją własną dynamikę, i w zależności ile czasu upłynęło w rajdzie, z doświadczeniem będziecie mogli określić i przewidzieć, co zrobi wasz przeciwnik. Na początku mapy Woods możecie się spodziewać, że większość graczy, tych najbardziej nastawionych na walkę, ruszy w stronę tartaku. Można tam znaleźć szturmana, czyli jednego z bossów, co naturalnie przyciąga graczy w to miejsce i to tych najbardziej wygirowanych. Wioska natomiast i obrzeża całej mapy są spokojnie. Ale tylko pozornie. Wiele osób zakłada, że cała akcja skoncentruje się na tartaku i często zbierają lud w bardziej spokojnych lokacjach, zapominając, że inni gracze mają dokładnie taki sam plan. Zdarza się często, że tracimy wtedy czujność, opuszczamy gardę, za bardzo skupiamy się na podnoszeniu przedmiotów, ignorując oczywiste sygnały świadczące o zbliżającym się zagrożeniu i giniemy. Wiele osób może się zniechęcić, jednak jeśli zastosujecie radę, którą dałem wam w moim materiale o walce i zaczniecie krótko analizować sytuację, która doprowadziła do waszej śmierci, jeszcze szybciej nauczycie się wyciągać wnioski ze swoich błędów. Dałem swoją społeczność na Twitch, co sprawia, że wy lepiej uczycie się map, i ciągle padały te same odpowiedzi: Doświadczenie granie na przemian PMC i z kawem na tej samej mapie oglądanie innych streamerów, czy też oglądanie właśnie poradników takich jak ten. Jednak to wszystko składa się na obycie z grą i mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam spojrzeć inaczej na Waszą rozgrywkę. Escape from Tarkov jest tak ekscytujące właśnie z powodu złożoności wszystkich elementów gry, co sprawia, że nawet doświadczonego gracza można zaskoczyć. Jeśli zwolnicie, zwłaszcza na początku meczu i zaczniecie zwracać uwagę na te charakterystyczne części mapy, z czasem obraz całości ułoży się w Waszej głowie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście luźne poradniki odnośnie każdej map w sensie omówienie tu jest to tutaj tamt. Więc pamiętaj, najpierw zaznajomisz się z z walką, aby czuć się pewnie w tej sytuacji zagrodzenia. Kiedy pojawiasz się w nowym terenie, zobacz, gdzie są charakterystyczne punkty i zapamiętaj je mentalnie. Spędź trochę czasu, nie śpiesz się. I rejestruj to, co się dzieje wokół ciebie. To świetny sposób, żeby ograć się za audio również. Jak zwykle, jeśli materiał był pomocny, lajkuj i subskrybuj ten kanał. No i wpadaj na prawie codzienne streamy na Twitch TV. Do następnego.